Dla kogoś, kto studiował wojnę, kto brał udział w wojnie, jaka twoim zdaniem jest najlepsza sztuka walki do samoobrony? Do walki wręcz, nie w kontekście sportowym. Więc nie ma jednej odpowiedzi. Odpowiedzią dla mnie jest jiu-jitsu, boks, zapasy, muay thai, judo, sambo i tak dalej. Definitywnie zaczynam od jiu-jitsu. Powodem jest, że w sytuacji samoobrony, jeżeli ty jesteś ogromnym gościem i chcesz się ze mną bić, zgadnij, co ja zrobię. Ucieknę. Ponieważ nie chcę się w to angażować. Zobaczę na ulicy nogi kurczaka, zaczniesz na mnie krzyczeć, że chcesz ze mną walczyć. Ja nie chcę z tobą walczyć. To nie ma znaczenia, czy mogę wygrać, czy nie. A jeżeli masz nóż, albo jeżeli mnie pozwiesz po tym, jak rzucę tobą o beton, jest milion złych rzeczy, które mogą się wydarzyć i praktycznie nic dobrego. Więc dla samoobrony moja pierwsza obrona to są moje nogi. Żeby uciec. Jeżeli będziesz chciał mnie uderzyć, mogę uciec. Jeżeli będziesz chciał mnie kopnąć, mogę uciec. Jeżeli mnie popchniesz, mogę uciec. Więc super, nie muszę umieć boksować, żeby od ciebie uciec. Gdzie sytuacja się zmienia? Jeżeli mnie złapiesz. I teraz nie mam opcji, żeby uciekać. Teraz to ja muszę wiedzieć, jak uwolnić się z twojego obchwytu. I tutaj pojawia się jiu-jitsu. Zwłaszcza, jeżeli znajdziemy się na ziemi. Jeżeli mnie złapiesz i sprowadzisz do parteru. Muszę wiedzieć, jak cię ściągnąć ze mnie, wstać i uciec. Dlatego mówię, zacznij od jiu-jitsu, a potem boks, zapasy, judo, sambo, muay thai. Tak, jest coś w pozycji stojącej, mam na myśli, też trenuję judo i judo jest bardzo ograniczone w swoim zrozumieniu grapplingu, pomimo że judo robi wszystko też w parterze. Jest za to bardzo skupione na pozycji stojącej, ale niemniej jednak judo jako sport jest dobre do praktykowania. To, czego nie ma w jiu-jitsu, a jest w judo, to umiejętność eksplozywnej agresji, gdzie jiu-jitsu to bardziej taktyka, cierpliwość. Zależnie od tego, jakie praktykujesz, ponieważ skupia się bardzo na kontroli i technice. Że często nie praktykujesz tej agresji, eksplozywnej agresji. I judo to agresja użyta tak, że demonstracja siły przechodzi bez wysiłku. To piękno judo. Tak samo zapasy. Zapasy mają również wysoki poziom agresji i intensywności. Tutaj się zgadzam. Judo i zapasy absolutnie wspaniałe. Naucz się. I uderzanie, boks, muay thai. Powinieneś trenować wszystkie te rzeczy. You should train all these things.